Cześć, witajcie. W tym materiale pokażę Wam, jak zwrócić skina w Fortnite. A więc jeszcze przedtem stawcie łapeczkę w górę, żeby YouTube promował ten film dalej i wbijcie na Discordzika, linka macie w opisie, ponieważ nic to właśnie kosztuje, a mi to może bardzo pomóc. I co? Zapraszam do oglądania. A więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że właśnie kupiliście sobie skinka przypadkowo lub coś się po prostu stało i kupiliście i go macie. Więc tak, jeżeli nie wyszliście jeszcze z tego okienka, co właśnie teraz jestem, to klikajcie sobie anuluj zakup. Ale co zrobić, gdy już wyszliście z tego okienka? Ale nie macie oczywiście rozegranych żadnych gierek, bo jeżeli już rozegraliście tym skinem jakby grę, no to wtedy musicie używać swojego tiketu. Ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to po prostu klikacie sobie niedawne zakupy w ustawieniu konto i prywatność i możecie sobie zwrócić bez używania swojego tiketu. Ale pewnie się zapytacie właśnie, co można zrobić, gdy nie macie takiej możliwości, ponieważ zagraliście już grę. To musicie mieć dostępny ticket, który odnawia się co roku. A jeżeli nie macie takiego etykietu, a zagraliście grę, to niestety już nic nie można z tym zrobić i musicie mieć tego skina już na zawsze. Więc mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli oczywiście materiał się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, no i wbijajcie właśnie na Discordzika. Jak macie jakieś jeszcze pytania, to piszcie w komentarzach, a ja Wam postaram się pomóc. I co, mam nadzieję, że tutaj poradnik się spodobał. Dziękuję za oglądanie. Siemano.